siemano, ja rozrywkowy Dzięcioł. Ja Piro, dzisiaj pokażemy wam jak zrobić 6. Trzyszóstka polega na obrocie i roweru i rajdera o 360 stopni, używając przy tym bany hopa. Na początek możecie poćwiczyć sobie obracanie głowy, tak jakbyście robili zwykłą 180, z tym, że stopniowo coraz mocniej szarpcie głową przez ramię. Zanim zaczniecie robić zwykłą trójeczkę, warto też poćwiczyć sobie robienie 3-6 tire tap, co oznacza, że dokręcacie na tylnym kole drugą część obrotu, co ułatwi wam kontrolę roweru, a stopniowo będziecie od tego odchodzić. Najeżdżajcie ze średnią prędkością. Kolejnym etapem jest łuczek, w którym skręcacie w przeciwnym kierunku niż będziecie się obracać, po czym wyrywacie mocno głową i barkami w kierunku obrotu. Starajcie się obracać w tym samym kierunku, w którym robicie 1-8, czyli do tylnej nogi. Przed oderwaniem przedniego koła od ziemi ugnijcie kolana i ręce, co ułatwi wam szarpnięcie całym rowerem. Starajcie się zrobić jak najwyższego bunny hopa. Wtedy na pewno wystarczy wam wysokości, żeby dokończyć rotację. Dynamicznie szarpnij głową, skręcając ją przez ramię, dzięki czemu nabierzesz odpowiedniej rotacji. Kiedy połowę obrotu masz już za sobą, nie patrz w dół tak jak przy zwykłym 1-8, tylko skręć głową jeszcze mocniej przez ramię i wtedy dopiero w dół, szukaj wzrokiem lądowania. Przenoście przy tym ciężar ciała delikatnie do przodu. Kiedy zaczniesz kierować już głowę w dół, stopniowo podciągaj nogi, tak aby tylne koło znalazło się równo z przednim. Starajcie się, żeby rower był pochylony pod pewnym kątem do ziemi, jednak nie na zbyt pionowo, bo wtedy was wyrzuci z niego. Obserwuj miejsce lądowania i stopniowo prostuj ręce i nogi, żeby się do niego przygotować. Starajcie się lądować na dwa koła jednocześnie, amortyzując przy tym lądowanie rękoma i nogami. Opiszę wam najczęściej popełniane błędy. Pierwszym z nich jest zbyt duży łuczek. Jeżeli taki zrobicie, rower wyleci wam spod nóg. Drugi, czyli jeżeli nie skręcicie głową, to nie ma szans zrobić pełnego obrotu. Jeżeli zbyt pionowo będziecie wyrywać, wtedy też nie wylądujecie na pewno, bo rower będzie uciekał spod nóg. Starajcie się robić jak najwyższego bunny hopa, bo jeżeli takiego nie zrobicie, zwyczajnie braknie wam wysokości, żeby dokręcić pełne 3-6. Nie zapominajcie zrobić łuczku, bo wtedy na pewno nie nabierzecie takiej rotacji, jaką powinniście. Dziś mogłem wam pomóc. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Halo.